Jak oddałam swoje życie Jezusowi, to zawsze chciałam być w armii. Pamiętam, byłam na takim jednym spotkaniu i zobaczyłam siebie w takiej armii. I dzisiaj mogę się oglądać w tej armii pośród was. Jesteśmy w ogóle z naturą dumni z was, że w czasie tego kryzysu, który jest, wychodzicie odważnie na ulicę i świadczycie o tym, który was uratował. Chciałabym rzucić taki tekst na początek, zanim będziemy uwielbiać Boga. Biblia mówi, że jeśli Jezus jest uwielbiony ponad ziemię, to Bóg nas wszystkich do siebie pociągnie. Jest jeden powód, dla którego Jezus cię dalej nie może pociągać. To jest brak twojej wiary. Nie ma innego powodu. Przeciwieństwem wiary jest lęk. Jeśli dzisiaj będziesz widział, że jest w tobie najmniejszy element lęku, o cokolwiek, to wystąp przeciwko temu. Nie zostawiaj w sobie ani jednego elementu lęku. Nawet odrobinę. Nawet odrobinę. Jezus dzisiaj pociąga tych ludzi, którzy Mu wierzą. On pociąga tych ludzi, którzy Mu wierzą. Cokolwiek dzisiaj zobaczysz, wiecie, nikt nie jest w stanie cię przeskanować. Ty sam wiesz, z czym się zmagasz. I ty sam wiesz, czego się obawiasz. Nie zostawiam ani odrobinki. Ani odrobinki, żeby diabeł nie miał najmniejszej luki, żeby mógł cokolwiek wsadzić do twojego życia. Czy jesteśmy w stanie zacząć modlić się na razie bez żadnego grania? Okej? Oh, yeah.
diabłu wywołuj działania przeciwko Kościołowi mocy i przeciwko zespołowi apostolskiemu. My bierzemy autorytet, bo odbieramy to niewidzialne wszelkie tereny, które pozyskałeś stąd. W imię Jezusa Chrystusa my bierzemy autorytet nad każdym słowem, które zostało wypowiedziane w kierunku nas, w kierunku Kościoła mocy, w kierunku zespołu apostolskiego, w kierunku każdego przywódcy, każdego lidera i każdej osoby, która w tym czasie gorliwie świadczy o Jezusie Chrystusie. Ja biorę autorytet nad tobą, diable. Ja mówię, że w życiu ludzi nie ma miejsca, który nie jest pod przykrycią świętej krwi Jezusa. Nie masz do nas żadnego dostępu. Nie masz do nas żadnego dostępu. W imieniu Jezusa Chrystusa wycofujesz się, wycofujesz się, wycofujesz się, wycofujesz się. Ramasa, 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 Ramasa,
zaczęło, w dzieci nie wiary. Jeśli to jest spójne z twoją osobą, to powiedz, że zmieniasz perspektywę widzenia z widzialnego na niewidzialne. Powiedz, zmieniam perspektywę widzenia z widzialnego na niewidzialne. Z widzialnego na niewidzialne. Kura la masa kolorosu, erme szanto kolorosu. Przełom w dziedzinie wiary. Dziękujemy Tobie za falę wiary. My uwielbiamy Ciebie. My dziękujemy Tobie, że ludzie teraz będą zmieniać perspektywę widzenia z widzialnego na niewidzialne. Una makalamasa kolorowa, kolorowa, takalamasa kolorowa.
nadchodzicie. Thank you.
święta krew, wraca Jezus sam. Wielki zjudy lew, wraca Jezus sam. Już nadchodzi dzień, wraca Jezus Pan. Nie porzuca cię, wraca Jezus Pan. Płynie święta krew, wraca Jezus Pan. Wielki zjudy lew, wraca Jezus Pan. Już nadchodzi dzień, wraca Jezus Pan. Nie porzuca cię, wraca Jezus Pan. Płynie święta krew, wraca Jezus Pan. Wielki zjudy lew, wraca Jezus Pan. Wraca Jezus Pan. Nie porzuca cię, wraca Jezus Pan. Płynie święta krew, wraca Jezus Pan. Wielki zjudy lew, wraca Jezus Pan. Wraca Jezus Pan. Płynie święta krew, wraca Jezus Pan. Wielki zjudy lew, wraca Jezus Pan. Jeśli Bóg ci kogoś pokazuje, kogoś, kto jest słabszy w wierze, to weź go teraz w duchu na swoje plecy. Weź odpowiedzialność za tego człowieka, weź odpowiedzialność za brata i za siostrę. Powiedz, będę go wspierał, będę go umacniał, będę go ochraniał swoją codzienną modlitwą. Wpiszę go w swój zeszyt, wpiszę go w swój notatnik, będę się od niego modlił, będę związywał demony, które go atakują. My ochraniamy to, co jest słabe. Ojcze, my ochraniamy to, co jest słabe. My ochraniamy to, co jest słabe. Biblia mówi, że my jesteśmy tak mocni, jak najsłabsze ogniwo. Jeśli jest jakieś słabe ogniwo, to przez słabe ogniwo może przedostać się diabeł. Weź odpowiedzialność za słabszego w wierze. Weź odpowiedzialność za słabszego w wierze. Thank you.
wchodził w swoje powołanie. Ja modlę się o to w imię Jezusa. Ja związuję ducha stagnacji w imię Jezusa Chrystusa. Góra Ramasa Kodoromosu. Powiedz, że wiara jest twoim udziałem. Powiedz, wiara jest moim udziałem. Wiara jest moim udziałem. Wejdę w twoje buty. Wejdę w twoje powołanie. Będę kreował. Będę zarządzał. Będę budował. Szokoromasa Kodoromosu Kodoromosu. Ura masa mata kalarase, ura masa mata kalarase, ura sata kalarase.
Oh!
To musi być twój skarb. To musi być twój skarb. Lubię ci to za mało. Za to, za co się wziąłeś dzisiaj, musisz być odpowiedzialny. To musi być twój skarb. Pod to musi być podporządkowane twoje życie. I nieodwrotnie. Nieodwrotnie. Moje życie podporządkowane pod moją służbę dla Boga. Dlatego, że jesteś duchem. Jesteś duchem. Jesteś duchem. A twoje życie tutaj na ziemi jest tymczasowe. Jesteś pielgrzymem. Kto na ochotnika z mężczyzn chce się pomodlić modlitwą taką? Pomódl się, tak jak będziesz się modlił każdego dnia, o to, co Bóg złożył w tobie i za co wziąłeś odpowiedzialność. To jest praktyka, kochani. Weź mikrofon. Halo? Nie wstydź się. Teraz ustanawiam odpowiedzialne wejście w służbę. To, co mi Ojcze włożyłeś, to, co mi wkładasz codziennie, każdego poranka. Ustanawiam odpowiedzialne wejście w służbę, w powołanie z pasją, z miłością, z miłosnym uwalnianiem prawdy, z twardością, a jak zajdzie potrzeba, to i z ostrością, ale z Bożą łagodnością. Pomóż się innymi językami. Wstydzisz się innymi językami. Pomóż się. 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 Yeah.
Mam takie słowo dla kobiet w całej Polsce. Jeśli jesteś silną kobietą, powołaną przez Boga i znalazłaś się w miejscu, gdzie natrafiłaś na przywódcę, który nie ma jaj, i z uwagi na twoją siłę i na twój potencjał zostałaś nazwana Jezabel. Ja się często śmieję, Iza. Nie wszystko, co silne, to od razu Iza. Nie wszystko, co silne, to Jezabel. Jeśli jesteś w takim miejscu i jesteś pod autorytetem takiego pastora, to wyjdź. Dzisiaj my, jako apostolski ruch, jesteśmy dla ciebie odpowiedzią. Tylko silny pasterz może realnie wyswobodzić twoje życie i posadzić cię w miejscu twojego powołania. Nie daj się dalej plądrować. Dzisiaj podejmij decyzję. Dzisiaj podejmij decyzję i skontaktuj się z nami. Nie zostawaj ani minuty, ani sekundy w miejscu śmierci. Świat chce ujrzeć to, co Bóg złożył w tobie. Jeśli jesteś tym wojownikiem, nie mówię do buntowników, ale mówię do tych, którzy są realnie powołani przez Boga. Jeśli masz czyste serce w tym temacie i wiesz, że jesteś w miejscu totalnej porażki i nazwali cię Jezabel, a ty wiesz, że jesteś jak Debora, to wyjdź tamtąd! Opuść to miejsce, przetnij to miejsce i przyjdź do miejsca życia. Halleluja. Już nadchodzi dzień, wraca Jezus Pan. Nie porzuca się, wraca Jezus Pan. Płynie święta krew, wraca Jezus Pan. Wielki zjód. Wraca Jezus Pan. Wyrzucamy cię.
ziemi. Thank you.
pyta, czemu my to robimy? Czemu chodzimy po tej ziemi? Czemu uzdrawiamy? Czemu wypędzamy demony i czemu prezentujemy niebo? Ktoś mi zadał takie pytanie, skąd wy to wszystko bierzecie? Z brzucha. Z brzucha. Zamieszkał w nas Święty Duch. Duch Jezusa. I to, co mówił Jezus, to robimy my. Skąd wy to bierzecie? Skąd macie tak dużo informacji? Z brzucha. Jesteśmy najedzeni. Jesteśmy w miejscu duchowego pokarmu. Jeśli jesteś głodny, to zapraszamy cię do nas. Nawsadzamy ci do brzucha dużo informacji. I tak jak my, będziesz chodził po tej ziemi i będziesz prezentował niebo. Tak jak Jezus uzdrawiał, uwalniał i prezentował niebo. Tak i ty będziesz chodził. Będziesz uwalniał, uzdrawiał i będziesz prezentował niebo. Kula rama mama mama sa kula rama se kala rama sa shoma mo kere re 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 sa kula rama so le re re se re 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 sa kula rama so le re na shoma mo re rama so kula rama so le re 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 re
Yeah.
jesteśmy zrozumieni tego, że jesteśmy rządem na tej ziemi, że jesteśmy rządem z nieba na tej ziemi. My dziękujemy Tobie za możliwość i chęć realizowania Twoich planów, celów i dążeń. Uwielbiamy Cię. Jesteśmy zdeterminowani. Dziękujemy Ci za siłę. Dziękujemy Ci za odporność fizyczną i psychiczną. Uwielbiamy Cię. To dla nas przywilej być Twoim świadkiem. Uwielbimy Cię. Cudowne połączenia, które są w Kościele Nocy i w Zespole Apostolskim. Gdyby nie Ty, moglibyśmy się nigdy nie spotkać. Wierzymy, że to Ty oddzielasz ludzi do służby. Dziękujemy Ci za połączenia, za duchowe spotkania, za przyjaźnie, za więzi, za to, że możemy razem szerzyć Twoje Królestwo.
Przyszło coś do mnie takiego. Oddychaj wonią Chrystusową, bo w ogóle Duch Święty chce, żebyście oddychali wonią Chrystusową. Ja mam tak, że oddycham przez nos i wypuszczam to ustami. Zróbcie to. Thank you.
cokolwiek się zmagasz. Czy to jest choroba? Czy cokolwiek innego? To chodź teraz do przodu. Ewangeliści będą się modlić o ciebie. Życie swym, Jeszua.
Yeah.
nie zawiedzie mnie. Nie ma we mnie miejsca, które jest pomocą Twoich chwil.
cię mam. Nowe życie mam, mam, nowe życie mam.